Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, Roma locuta, causa finita. Ostatni raz odniosę się do ostatnich tutaj naszych sporów odnośnie koronki, do Bożego Miłosierdzia, do naszych drogich oponentów, zarówno tu Pana Artura i co po niektórych innych, jak i też do prowadzących kanał Okiem Tradycjonalisty, tak? Dlaczego ostatni raz? Ponieważ, moi drodzy, nie ma sensu dawać pożywkę dla protestantów, dla innych, prawda, żeby się tutaj nakręcali i mieli powód do tego, że w kościele są różnorodne te radosne różnice, jak tutaj się cieszy pan Wojtek Pies. Nie ma w kościele żadnych różnic, radosnych czy nieradosnych różnic. Jest jeden depozyt wiary, jest jedna nauka i jedno jej zrozumienie, które definiuje urząd nauczycielski Kościoła. I albo się ktoś zgadza i trwa w prawdzie, albo się ktoś nie zgadza i trwa w błędzie. W protestantyzmie ktoś może mieć opinię przeciwną drugiemu protestantowi i wszystko jest w porządku. W katolicyzmie nie, bo protestant jeden czy drugi, którzy są ze sobą sprzeczni, mają jakieś sprzeczne pojęcie, oni są dalej protestantami, braćmi, bracie. Tak, i jeden i drugi ma rację, nawet jeżeli te racje są sprzeczne. W katolicyzmie nie ma czegoś takiego. Albo się ma rację, albo się jej nie ma. Prawda? Albo się trwa w nauce zgodną z Kościołem, z nauką Kościoła, albo się jej nie rozumie i przez to nie trwa, tak? Albo po prostu się ją odrzuca. I to jest ta diametralna różnica między tym, co jest w katolicyzmie, a tym, co jest w protestantyzmie. Jest jeszcze raz jeden depozyt wiary, jedna niezawodna wykładnia nauki, prawda? I jedno objawienie, tak? I to, jak wierzyć, czy coś jest zgodne z wiarą, definiuje Kościół, prawda? I z tego się należy trzymać, prawda? I tutaj takie argumenty, że ja rozwalam katolicyzm, że my tu rozwalamy katolicyzm, prawda? Moi drodzy, przepraszam bardzo. Czy my, stojący po stronie koronki do Bożego Miłosierdzia, za którą stoi Kościół, rozwalamy katolicyzm, czy bardziej właśnie oponenci, którzy po 30 latach podgrzewają stare kotlety, siejąc zamęt wśród prostych ludzi, tak? Może po pani Basi, po pani Bonin to spłynęło jak woda po kaczce, po mnie też, ale jeżeli takie rzeczy słuchają starsze babcie albo ludzie, którzy mają świętą pobożność do Bożego Miłosierdzia według świętej Faustyny i słuchają takich bzdur, to jest sianie zamętu, sianie po prostu osłabianie ludzi w wierze, ma to odwrotny efekt. Moi drodzy, takie dyskusje, prawda, za czy przeciw, one by były właściwe i byłyby słuszne i uzasadnione nawet w świetle nauki Kościoła, gdyby one się toczyły 40 lat temu, tak? Czyli, czy tam 30, czyli wtedy, kiedy faktycznie one miały sens, one te spory miały sens właśnie wtedy, kiedy za adwokatusa diablosa robił profesor Granat, były rektor KUL-u, i profesor Różycki. Tak? To było wtedy, kiedy spory trwały za i przeciw, w tym okresie, w którym w 80 roku Kuria Krakowska z kardynałem Macharskim na czele właśnie dywagowały, analizowały koronkę słowo po słowie. To przeszło słowo po słowie analizę przez kurię w Krakowie, tak? Chyba kardynał Macharski w 80 roku dał imprimatur na to. Tak? Po analizie słowa po słowie. W tamtym czasie takie dyskusje, nawet z punktu widzenia Kościoła,
były uzasadnione i wręcz konieczne. Teraz, kiedy zarówno Kościół Krakowski, jak i Watykan zatwierdziły koronkę w takiej formie, w jakiej jest, te dyskusje są jałowe, są sianiem jakiegoś po prostu jadu, osłabianiem ludzi. Może oponenci robią to w dobrej wierze i tak wierzę, ale efekt może być dewastujący dla niejednego prosto wierzącego katolika, który właśnie ma kult Bożego Miłosierdzia zgodnie z wytycznymi świętej Faustyny. I teraz, kiedy jest zatwierdzone przez Watykan, przez Kurię Krakowską, przez Watykan, profesor Olewiński wylewa takie stare kotlety, a pan Artur i tam inni z kanału podniecają się tym, prawda, i rozsiewają po zatwierdzeniu przez Kościół, to niczemu nie służy. Prawda? Dlatego nie ma sensu tego ciągnąć. Jeżeli katolik dalej chce, prawda, oponować, proszę bardzo. Zarzuty, że tutaj na siłę wciskamy koronkę do depozytu wiary, są po prostu tak nietrafione, że po prostu ja byłem w szoku, że jak czytałem taki zarzut. Otóż nigdy nie powiedziałem tutaj, że koronka należy do depozytu wiary. Nie zrobiła tego, jak czytałem, ani pani Bonin Beata, ani pani Basia. Jedyne to, bo co staramy się tutaj robić, to jest sprawdzenie, próba zrozumienia i sprawdzenia zgodności treści koronki z depozytem wiary, czyli z tym, co głosi wiara, z nauką wiary, z nauką Kościoła, a nie, że to jest częścią depozytu wiary. Tego nikt tutaj nie powiedział i nikt nawet nie próbował, jak tak przeglądałem wpisy, że to jest część depozytu wiary. Weszła do Kościoła, jest bogactwem, nowym bogactwem Kościoła, bo ma kilkadziesiąt lat. Niemniej jednak stała się już częścią powszechnej modlitwy w Kościele. Tak, miliony ludzi, jak byłem na Filipinach o godzinie 15, nawet w supermarketach potężnych, takich jak kilkupiętrowych, jak Tesco, to tam by. Nie ma w Polsce takich marketów, no chyba że w Warszawie te Złote Tarasy. O, no to właśnie takie galerie jak Złote Tarasy o godzinie 15 jest, tak jak normalnie leci jakaś tam muzyka, to o 15 jest przerwa na refleksję o Bożym Miłosierdziu. Tak? Nie odmawiałem całej koronki, ale o krwi i wodę właśnie i jest refleksja biskupa, wtedy cały market staje. I co jest ciekawe, że nawet muzułmanie, którzy są za kasą, prawda, wstrzymują kasę, żeby katolik, który przychodzi z produktami, mógł się pomodlić. I to działa w dwie strony, nie? Jak muzułmanin jest z towarem, a katolik stoi za kasie, to muzułmanin szanuje tych 5 minut modlitwy. Tak, i ja to na oczy przez 2 lata widziałem. I co? I teraz oni są, dewastują wiarę katolicką, tak? Komisja krakowska, która zatwierdziła za kardynała Macharskiego, dewastują wiarę katolicką. Watykan też zdewastował wiarę katolicką. Dlaczego? Bo profesor Olewiński wyraził swoje, prawda, obiekcje, biorąc je od profesora Granata, tak? Bo profesor Granat je tam napisał, prawda, je wyartykułował. Jeszcze raz podkreślam, wtedy to było słuszne, naukowe, konieczne i zgodne z nauką Kościoła i jestem przekonany, że i święta Faustyna z Jezusem się cieszyli w niebie, że coś takiego jest, po to, aby właśnie wywlekając potencjalne herezje, ujawniła się jeszcze bardziej zasadność, piękno, bogactwo koronki w kontrze do właśnie do argumentów za. I to się stało. Tak? Więc
Nie chcę tutaj, jeśli nawet w sposób garażowy to bronię, to jednak wolę być w garażu z Kurią Krakowską i z Watykanem, prawda, uprawiać garażową teologię, niż przejść na drugą stronę barykady i żywić się spleśniałymi podgrzewanymi kotletami, prawda, bo to, cośmy sobie tutaj mówili, odnosiliśmy się do Słowa Bożego, odnosiliśmy się do katechizmu, który stwierdza jedność osoby boskiej, prawda, z ludzką naturą. Poza tym Efezjan 5:2, na to też zwraca uwagę profesor Różycki, że samego siebie wydał w ofierze, to jest Efezjan 5:2, tak? A więc wydaje samego siebie. Chrystus nigdy nie powiedział, że on wyda tylko swoje ciało i krew. Mówi o wydaniu siebie, a wydanie siebie w ofierze właśnie uwzględnia całość jego osoby, tak? Na krzyżu wisiał Chrystus z ciałem i z pełnią bóstwa, która w nim zamieszkiwała. No ale dobra, nie chcę się tu już rozgadywać, to trzeba kończyć, prawda? Kto nie uznaje koronki, może nie uznawać, ale przynajmniej przestańcie rozpowszechniać konkol, bo to jest konkol. Znaczy, nawet i bym powiedział zakrawa na herezję, dlatego, bo Kościół to zatwierdził, a wy podważacie to, co Kościół zatwierdził, tak? A nawet jeśli nie jest herezją, choć śmierdzi to, to śmierdzi to z tego powodu, że osłabia wiarę maluczkich. Bo babcia w chustce coś takiego posłucha i jej się zamąci w głowie. I kto za to ponosi odpowiedzialność? No właśnie, mąciciele. Możecie nie odmawiać koronki, nikt was tego nie zmusza, Kościół też, ale odczepcie się i przestańcie rozpowszechniać stare, spleśniałe kotlety, które już zgniły, a wy dalej się chcecie nimi żywić. Kościół zatwierdził koronkę. Roma locuta causa finita. Finito. Po co to podgrzewacie? W jakim celu na kanale tam tych okiem tradycjonalisty wyciągają stare kotlety? Możecie je jeść, proszę bardzo, ale nie wciskajcie starych kotletów innym, tak? I teraz, moi drodzy, podważanie koronki do Bożego Miłosierdzia, nie zgadzanie się z koronką do Bożego Miłosierdzia, nie uznawanie jej, to jest jedno, tak? Proszę bardzo, ktoś nie uznaje, nie wierzy, w porządku, ale jeżeli ktoś próbuje dalej po zatwierdzeniu Kościoła wciskać jakieś błędy, to znaczy, że nie rozumie teologii. To nie ja nie rozumiem teologii, ani ci, którzy popierają koronkę, ale właśnie ci oponenci, którzy dalej po zatwierdzeniu Kościoła, który przeanalizował koronkę wzdłuż i w poprzek i wszerz i na wspak, zatwierdził ją w takiej formie niezmienionej, jaka napisana została przez świętą Faustynę, jak jej Chrystus podyktował. Jedyne, co zostało zmienione, to za kardynała Macharskiego słowa, tak, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, ze świata całego na całego świata, tak, czy na odwrót. W każdym razie tylko to zostało zmienione. Z całego świata na świata całego, tak? Czyli ze świata całego na cały świat, tak? Całego świata. I tylko to zostało zmienione, co nie zmienia, prawda, istoty sprawy. Przestawienie dwóch słów, żeby lepiej brzmiało po polsku. I tylko tą kosmetykę zrobiła komisja, która według pana Artura i oponentów też pewnie uprawiała w kurii krakowskiej garażową teologię, rozwalała teologię katolicką, nie znając podstaw doktryny katolickiej, bo takie zarzuty tutaj wysuwa pan Artur, tak? Ja mogę się mylić, nie jestem alfą i omegą. Jeżeli ktoś mi wykaże
prawda, faktycznie mnie przekona, że koronka do Bożego Miłosierdzia jest błędem, no to się zastanowię, ale żeby to się stało, to Kościół by musiał na nowo zatrzymać koronkę, potępić koronkę i po prostu wymazać. Wtedy tak, ale jakieś takie profesorskie dywagacje dzisiejsze, po prostu to jest tylko, jak już wspomniałem, podgrzewanie starego, spleśniałego kotleta, które się odbija czkawką i wam, i tą czkawką zarażacie innych. Słabszych w wierze być może. Bo nie wiecie, jaki jest odbiór i reakcja ludzi, którzy czytają właśnie takie te treści, które są tu rozprzestrzeniane w internecie, prawda? I powielane, i opisywane tutaj. To są bzdury po prostu już teraz po zatwierdzeniu, tak? Po prostu niezrozumienie tej mentalności, którą przyjął Kościół, która doprowadziła do zaakceptowania koronki. A skoro Kościół nie dopatrzył się herezji w koronce, to znaczy, że jej tam nie ma. To znaczy, że jej tam nie ma. No chyba, że Kościół, jak już wspomniałem, uprawia garażową teologię. Wyglądało na to, że Kościół jest nieuczony, tak jak tutaj pan Artur napisał, że jakiś niedouczony niełóg dopisał orzeczenie o boskiej obecności Chrystusa do koronki. No, faktycznie tak się stało, a spojrzenie na koronkę właśnie przez pryzmat dogmatycznego orzeczenia o obecności ciała, krwi, duszy i bóstwa Soboru Trydenckiego dokonał garażowy, rozwalający teologię profesor Różycki. Bo to właśnie on, dokonując analizy koronki, spojrzał na to przez pryzmat eucharystyczny, a koronka jest właśnie echem Eucharystii. Tak? Dlatego spojrzał na to pod tym kątem, no ale dla pana Artura ten, kto to zrobił, jest niedouczonym niełukiem. Więc skoro on to zrobił, Kościół przyklepał, to znaczy, że Kościół też jest niedouczonym niełukiem. Wygląda na to, że pan Artur, prowadzący kanał Okiem Tradycjonalisty i cała reszta oponentów są łukami. Zdrowia wam życzę. Wolę być niełukiem po stronie Kościoła niż łukiem po drugiej stronie barykady. Kończę te dywagacje na temat koronki, bo nie ma sensu przekonywać kogoś, kto się nie chce poddać orzeczeniom Kościoła i nie chce zrozumieć decyzji Kościoła. Można przekonywać protestantów, pokazywać im błędy, bo oni nie mają żadnego punktu odniesienia, tylko swoje fantazje. Natomiast my, katolicy, mamy niezawodną wykładnię nauki. I teraz jakieś takie, że to nie chcę się nad tym rozwodzić. Roma locuta causa finita, panie Arturze. I albo wierzysz w to, od starożytności powiedzenie Roma locuta causa finita i kończysz z rozprzestrzenianiem i pisaniem tutaj takich właśnie artykułów, powielanie starych, podgrzewanie starych kotletów, albo dalej, no wybór jest twój. Ja ci tylko wskazuję na to, że nie ma sensu podgrzewać starych kotletów, sprzeciwiając się prastarej maksymie Roma locuta causa finita. I nawet jeżeli wypowiada się na temat, że prawda, prywatnych objawień, tak, to nie jest jakieś dogmatyczne orzeczenie, koronka, że to jest dogmat wiary, to sobory, prawda, wcześniejsze, chalcedońskie, nicejskie, tam zaczęło się rysować w pierwszych wiekach, że jeśli jest jakiś spór, jakieś coś tam, to Rzym
podejmuje decyzję, Rzym rozwiązuje problemy. I to się odnosi nie tylko do orzeczeń dogmatycznych, dogmat o niepokalanym poczęciu, dogmat o Trójcy Świętej, czy o czyśćcu, czy inne dogmaty, ale po prostu do wszystkiego tego, co się dotyczy wiary i moralności, tak? A koronka dotyczy wiary i skoro ją przyjął, to znaczy, że nie przeczy wierze. Pozdrawiam Panie Arturze, pozdrawiam Was wszystkich. Roma locuta causa finita. Od jutra sobie normalnie przechodzimy do naszych drogich protestantów. Pozdrawiam.